Panie, cukru nie ma, cukru nie ma. Panie, 160, to się nazywa porządne wypalanie. Wytrzymaj dwie minuty. To jest pół godziny. Tylko wstęp nagrywamy. Daj garczek. Zaraz. Od razu będziemy, i się zgarnie i wrzuci do tego. Słuchajcie, dzisiaj razem z Rafałkiem jestem w kuchni. Daj od razu. O, to masz. Widzicie, co się dzieje? Jesteśmy w kuchni i robimy... jak się ta szynka nazywa? To nie jest szynka. Schab? Co? Mięso? No. Jak się ta szynka nazywa? Schab? No dobra. Mięso. Robimy, moi drodzy, takie mięso. Kupiliśmy. Wiem, że tą błonę trzeba ściągnąć, bo ona się robi łykowata. Ogólnie... Tak, mam taki nóż do filetowania ryb, myślę, że się nada. Ogólnie to przepis mamy od Szymka, jedliśmy to w Zakopanem, wyszły po prostu przepyszne mu te wędzonki. Dlatego sami coś próbujemy zrobić, w zasadzie pierwszy raz tak od A do Z, bo wędziłem niejednokrotnie, ale jakoś nigdy nie robiłem tych rzeczy samemu. Więc na początek musimy poobierać to mięso, zrobić zalewę. Rafałku, zalewa to jest tak o... Super, ale zalewa jest w garnku, dalej nie dostałem od ciebie garnka. Ja nie wiem, jak to wyjdzie, moi drodzy. Jest wesoło. No daj w końcu ten garnek. Daj garka. To ma być nieduży garnek. Więc słuchajcie, podszedłem do tematu, mam nadzieję, profesjonalnie względnie. Starałem się jak tylko mogłem. W sumie całe przedsięwzięcie łącznie z upgrade'em. Z tego, co Szymek mówił, to ma być 15 sztuk. 15 sztuk tylko? Ale czego 15 sztuk? Nie wiem. 15 gram. Dobra, załóżmy, że ujdzie. Powiem wam, że na całe przedsięwzięcie łącznie z mięsem wyszło ponad 700 zł mi. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli robimy taką ekstrakt. I to na szklankę wody, tak? Czyli mamy taką garczek, jak widzieliście, trochę liści. Teraz bierzemy sobie szklankę wody. W zasadzie kubek wody. Nie, czekajcie, źle. O, taki kubek. Kubek wody. 250 ml. Powiedzmy. Wlewamy i to zagotowujemy, moi drodzy. To będziemy sobie gotowali. Jak to się zagotuje, to z tego się robi ekstrakt, który będziemy odcedzali i wlewali do marynaty. Marynatę robimy 80 g peklosoli na litr. Nie na tym garku. Na tym palniku nie, on jest za mały. Na tym bym zrobił. Ale obwód garneczka mi nie... Masa. Chyba, że masz taką nakładkę. Więc peklosol dajemy 80 g na litr wody. No, tak się profi miesza. Paluch, grzybaluch. Nie dałem łyżku. To mieszam paluchu. 80 g peklosoli na litr wody. Później a teraz jeszcze ten. Pan kreator, przypomnij. Czosnek. Jak się obiera czosnek? Protipem. To było na kanale, moi drodzy. Będziemy... Już nie pamięta. Jak nie? Słoiczek i ogień. Ale to główkę trzeba mieć, a nie cztery ząbki. Ile? Cztery ząbki zgniecionego czosnku jeszcze wrzucimy do naszej tutaj zalewy do ekstraktu. Później go odcedzimy, wlejemy do tej głównej misy, gdzie będzie 4 litry normalnego mięcha. I później wrzucimy to i będziemy tak ze 3 dni trzymali w niskiej temperaturze, najlepiej chyba około 6 stopni. Później to wędzimy, a później kupiłem taki garczek specjalny, tam zobaczcie jest. Damy 5, bo górle mogą mieć. Dobra. Job twoja ma czosnek, to damy 5. Dobra, a tutaj widzicie, mamy taki garczek, w którym będziemy później w temperaturze 68 stopni parzyli nasze wędliny. Chociaż tego, co Szymy chyba mówił, tego nie trzeba parzyć. Znaczy te dwa się nazywało w sklepie... Jak to się nazywało? Polędwica. To się polędwiczka nazywało, a to schab. O, bez kości. Co się nazywało polędwiczka? To takie jedno, co kupiłem, to się nazywało polędwiczka. To jest jakaś część schabu, Szymek mówił. Ja nie wiem, to Szymek jest tutaj szefcem kuchni, a nie ja. Ja ledwo co mam pojęcie to, co robię. Ja umiem jajecznicę zrobić i to też tak jeszcze bez szału. Dobra, więc kroimy, przygotowujemy naszą zalewę i będziemy to wrzucali. A samo wędzenie to na głównym kanale pewnie widzieliście filmika, bo jak nie, to zapraszam was, zobaczcie sobie. Czy ty nas live odpaliłeś? Nie. To jest na kreatywnym vlogu, ale na kreatywnego vloga nie będę wrzucał jak robiliśmy nie studnię, tylko wędzarkę. A obrałeś go? Okej.
Okej. Co? Rafał. Zobaczcie, zabrał mojej żonie nóż i robi coś. Od krawa to Szymek mówi, jak to się nazywa. A ty nie mogłeś go naostrzyć? Tylko to cieniutko trzeba jakoś zabrać. Ja wiem, jak to zrobić na kwadrat. Cztery na pewno to umiesz zrobić? Jakby był ostrzejszy nóż, to by się dało lepiej. Nasz ekstrakt się zagotował, to nie wiem, to chwilę się ma gotować, czy go wyłączyć już? Chyba wyłączyć, jak się zagotował i odcelić. Szymek będzie dumny. Hera będzie pół kilo mniej. A tu moja dzielna żona robi harakiri. Tak, obieram, chociaż o, tylko to ściągam. No też byś w kufę dostała u Szymka w pracy, no, chyba. Dobra. No mnie to tyle odeszło. Jak mam taki nóż? Co to? Tyle odeszło tylko. Brawo! A ja też tam widzę, będzie ze śmiechu płakała chyba. A Wojtuś opiera czosnek. Dobra, 160, znikło. 160 gramów soli na 2 litry i dwa takie kawałki sobie zrobiliśmy. Rozmieszamy naszą pekę sól i to wszystko do naszego garka, w którym jest już odcedzony ekstrakt. Na fałku przelejesz. Idź. No i sól została. No, dlatego wtedy lepiej mieszałem. Weź na trochę. To jest 6 gramów, które było za dużo. Nic nie było za dużo. Grama peklosoli nie może zmarnować. O tak. Ale za dużo wody jest. Żona tutaj też coś harakiri robi. Okej. Okay. Czemu aż 4 litry chciałeś dać? Nie wiem, Szymek powiedział, żeby 4 litry dać. No i dobra, i teraz mamy poobierane nasze mięska. Ale to... I jeszcze mamy kwestię... Teraz musisz nakuwać. Właśnie. Kupiłem dzisiaj pierw igłę. W sklepie za 20 zł. I się okazało, że nie mieli do tego strzykawki. Poszedłem do drugiego sklepu. Okazało się, że nie mają strzykawki też do takiej igły. Nie wiem, znacie może te końcówki, to mi powiecie, jak się nazywa, czy jaką kupić igłę pod tą końcówkę. Tu jest na niej napisane 13, a to jest chyba numer igły, rozmiar albo coś. No i kupiłem taką strzykawkę, taką używam do pająków, mam tam gdzieś na dole do podlewania czy coś często. I to jest szpryca, to kosztowało 30 zł. No ale to trzeba troszeczkę mięso ponakuwać, to będzie lepiej, szybciej. To jest taka igła, która ma tutaj dziurki i tyle. A, ona ma zakończenie takie, że to tylko bokiem wychodzi. Naciągaj. Więc nabieramy troszeczkę sobie zalewy. Z tego co Szymek mówił, nie da się za dużo ponakuwać, bo mięso po prostu ile ma przyjąć, tyle przyjmie, a resztę nie przyjmie i tyle. Więc mamy naszą igłę. Tak leci, zobaczcie. O. Rafałek, nastawię dubsko. Dobra, tu mam jakieś mięso pod ręką. Nie wiem, pierwszy raz w życiu takie coś robię. O, leciutko weszło. Nie wiem, czy to tak. Nie wiem, czy to później trzeba będzie powtórzyć. Jeszcze to się dopytam, ale... A można tak głęboko wkłuć, tak powolutku wycofywać też. Ale rozchmina. No. Ups. Dzięki. No problemo. Zawsze do usług. Nie wiem, chyba starczy już. Dobra, wrzucę. I wrzucamy pierwszy nasz kawałek. Nabieramy tym, to w sumie fajnie się chyba... Nie, tym się słabo nabiera. Tak. Nabieramy normalnie. Bierzemy drugie mięso. 15% baterii. I też nakuwamy hyc. I nakuwamy i się cofamy. Cofamy. Widzicie, jak ktoś będzie potrzebował zastrzyk, to mam... Jakby ktoś chciał zastrzyki, to kreator już profesjonalnie może dawać, zobaczcie.
Trochę na chlapie przy tym, ale... No, myślę, że wagon to takim czymś właśnie trembolom podaje. Dobra, to trzeba jeszcze dojść do wprawy, bo z wyciąganiem w trakcie jest problem taki, że czasami igła wypada. Więc lepiej to wkuwać chyba wciskając to. O, w tą stronę. I wchodzimy. I nakuwamy. I wchodzimy. Ale to na te 3 dni to chcesz wrzucić tam telefon, nie? Żeby od razu nagrywał, jak to się dzieje. No tak, na to. Właśnie tak myślałem, że ta igła będzie słaba pod tym względem, że ona będzie wypadała. Tamta druga widać, że ma jakąś blokadę. No cóż, kupiłem to co było na dziwo. VI... Nie, bez wyciągania. O. No ale później tak czy siak muszę wyciągnąć. Rafał robi zaściora. Każdy dzień, każda chwila, coraz więcej głupoty i chamstwa. No i mięsko zmieściło się do gara. Rafałek nie ściągał tej błony. Nie pamiętam, Szymek mówił mi ci, jaką to ma nazwę. Pewnie Szymek w komentarzu wam podpowie, nie pamiętam, jaką to ma nazwę. Co ma nazwę? Ta błona, to się jakoś nazywa. Tutaj musieliśmy troszeczkę zalewy odlać. No i tak zostawiamy do niskiej temperatury. No w moim przypadku to będzie około 15 stopni. No na 3 dni, w piątek będziemy to wędzili. Czyli będzie to leżało. Dzisiaj jest wieczór, no to powiedzmy jutro cały wtorek. Całą środę, przepraszam. Jutro całą środę będzie leżało, czwartek i w piątek po południu będziemy już to wędzili sobie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na live będziemy jedli. A co w nim jest nie tak? Nie wiem. Co masz mi do zarzucenia? Po prostu nie jadam. No to ja ci dam, to będziesz jadał. Dobre, niedobre? Podeszła. Gruba ta kromka. No to jest chyba jeszcze trochę surowa. Trochę szurowawa, ale zajebista. No tam to było lepsze, te dupki. Tam się przesłyszyły. Znaczy, powiem wam tak. Myślę, że powinno dojść jeszcze. Już jest martwe. Nie dojdzie. Dobre, czuję, że zagryzam zwierzę. To było w ogóle tego nie wędzić. Nie, to jest surowe. Dobry, chyba że się szalał. Surowe. Chcesz próbować? Jest darumbiste. To się nazywa w sklepie chyba schab surowy albo schab na zimno wędzony, coś takiego. Schab surowy to taka... tak się nazywa. Kupuję. Upakowałem. Gardzi. Nie, to nie, jeszcze to mogłeś powiedzieć, żebym ci nie kroił. Jest zarąbista. Surowe. Piszą coś tam? Szymek coś pisze? Nie, jest nie jest tego pozdechniesz? Stylu? Coś? Cienki kawałek, za grubo. Nie, Szymek jest... napisał, że za grubo ukroiłeś. No być może, uwierzcie mi, że jest przepyszne i nie jest surowe. Jest specyficzne w środku, ale nie jest surowy, naprawdę. Jest mokre. Dobra. Jest polędwica łososiowa. O! Łososiowa to się nazywa. I to w sklepie kupisz, tylko że jaki kawał powiem gruby. Jest przepyszny, naprawdę. Rafał nie zjadł mięsa, czaicie? To jest para. Wiesz, przede wszystkim wygląda to naturalnie. Nie tak jak kupowane w niektórych sklepach jest pomalowane, chamsko aż brązowe, wiesz. Mhm. Nie, jest naprawdę pyszne. To... Następnym razem takie samo, ale to nie jest surowe, naprawdę. To jest, ma taką specyficzną konsystencję, ale to na pewno nie jest surowe, na pewno. Nie, wyszło, powiem wam, że pysznie. Nie wiem, Rafał nie chce jeść, głupi, jeden. Ja się to zjem. A jak wziąłbyś rozerwał? To przecież surowego mięsa tak nie rozerwiesz. No to właśnie, no czekaj, ja się ma, surowego mięsa nie rozerwiesz. Nie no. No, surowe, jakby pewnie było surowe, to tak nie rozerwał. Jest naprawdę pyszne. Naprawdę jest pyszne. Znaczy... Jest mięciuśkie. Surowe mięso da rady rozerwać, ale nie taką siłą. No nie, to... Kurde, jakie to jest dobre. Ty! To jest takie dobre, że aż pitoki z oknem latają. Dobra, ja uciekam, panie.
Patrz, aż bezdomni się schodzą. Na pewno nie mają tego parzu. Chyba, że jak to dłużej mam trzymać, to wtedy muszę sparzyć. To jedno sparzę, a drugie zjem od razu tako, bo jest kurde, jakie dobre. Jest soczyste. Kurde, jak mi to smakuje, serio. Trzeba to parzyć, czy nie? Szymku. Szymku. Trzeba to parzyć, czy nie? Rafał, jak się boisz, że glizę dostanie. Jaka fajna dupka. Lubisz takie dupcia? Dajmy to pod światło w ogóle ładnie. O tak. O, i teraz dupcie widać. I ten beton. Jeśli chcesz, Rafał, możesz. Ale nie trzeba. Ale wiecie. To jak nie trzeba, to nie trzeba. Nie, jestem naprawdę mega zadowolony. I o ile to było troszeczkę zasłone, było pyszne, zasłone i nie było aż takie... Tak, jak otruliśmy, to byłem trochę przerażony, to od Rafała. Było suche bardzo. No, ale faktycznie... Suche? Nie, to jest... Kurde. Aż 11 łapek kopie dostaliśmy za to. Dobra, wysyp beton i worek jak znalazł. Dobra, trzymajcie się moi drodzy, dzięki za to, że byliście. Zapraszam was, ci co jeszcze nie subskrybują tego kanału, to zasubskrybować ten kanał. No i co? Hejka.